Ogromnym sukcesem może poszczycić się kołobrzeski sztangista Kacper Maszczak. Podczas zawodów o Puchar Świata Federacji XPC zawodnik zajął pierwsze miejsce w konkurencji martwego ciągu wynikiem 320 kg. W czasie turnieju dwukrotnie poprawiał rekord Polski, a następnie ustanowił rekord Europy. Najbardziej zmagałem się z samym sobą poprzez zmęczenie, bo oczekiwaliśmy długo na start martwego ciągu. Było mnóstwo zawodników startujących w pojedynczym wyciskaniu. Przysiady poszły bardzo szybko, a było 10 grup samego wyciskania, więc na hali spędziliśmy łącznie około 10 godzin na samo oczekiwanie. Później odbyła się ceremonia rozdania nagród i dopiero po godzinie 20 zaczęliśmy się rozgrzewać do martwych ciągów. Ja byłem w trzeciej grupie. Start zaczęliśmy około godziny 21, więc bardziej tutaj walczyłem z tym zmęczeniem psychicznym niż fizycznym. No, ale już po rozgrzewce jakoś to poszło. Zmotywowałem się, znalazłem energię. Najgorzej było zrobić pierwsze powtórzenie 300 kg. W sumie to było, wydaje mi się, że poszło mi najciężej. Jak zszedłem ze sceny, to tak poczułem, że kurczę, może być ciężko. Drugie powtórzenie 312, to już nowy rekord Polski i Europy, poszło w miarę lekko, a do trzeciego powtórzenia, do tych 320, pełna mobilizacja i w sumie wydaje mi się, że poszło najlżej. Najbliższy i najważniejszy cel sportowy dopiero przed Kasprem, a jest nim udział w Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych. Na razie czekam na oficjalne stanowisko prezesa Federacji XPC, czy zakwalifikowałem się na Mistrzostwa Świata, czy też nie. Jeżeli tak, to będę szukał sponsora na Mistrzostwa Świata, które odbędą się podczas Arnold Sport Festival w Columbus w Stanach Zjednoczonych. To będą potężne koszta, aczkolwiek no, chyba marzenie każdego sportowca to jest. Dla sportów siłowych Arnold Festival to jest tak jak olimpiada, nie? A cel na Mistrzostwach Świata jest jasno określony. Jak najwyżej. Przede wszystkim chcę zrobić kolejny rekord życiowy, żebym wiedział, że nie jadę tam dla przyjemności, że jadę tam zrobić swoją robotę, do której trenuję już od dłuższego czasu, bo to nie będą, wiadomo, to będzie okres kilkunastu tygodni, okres przygotowawczy, ale to będzie zwieńczenie praktycznie całej kariery, nie? To będzie zwieńczenie kilku lat pracy. No, jesteś, tak jak powiedzieliśmy, zdobywcą Pucharu Świata, mistrzem Europy. Czy w takim razie zawalczysz o tytuł mistrza świata? Na pewno. To będzie ciężka walka. Chciałbym zdobyć. To jest wiadomo, to jest taki już najwyższy cel.